Witam w dzisiejszym odcinku. Zamiast monety pokażę banknot rosyjski z Rosji carskiej o nominale 10 rubli. Jest to banknot, czyli kwit bankowy wymienialny na złoto. To, co teraz nazywamy banknotami, to są bilety skarbowe. Yy, które służą do płacenia jak monety, yy, ale na złoto już ich nie wymienimy. Yy, banknot jest bardzo ładny. Zielony kolor od wewnątrz, jakby taka jasno-czerwona ramka. Yy, stan może nie jest idealny, yy, ale, yy, ale jakoś się ten banknot trzyma i yy, jakoś się rozpaść nie chce na szczęście. Jak już mówiłem, jest to 10 rubli. Równowartość dwóch złotych świnek. Jako, że jest to papierek, był papierek w swoich czasach wymienialny na złoto, mogliśmy za takiego banknota dostać dwie świnki. Tu jest napis. Głoszący, że e, owy kwit można wymienić na złote monety bez ograniczeń e, i bez żadnych trudności. Potwierdza to e, prezes banku, podpisany w tym miejscu. Numer e, seryjny. E, tutaj został podany. WM 861532. Tutaj mamy datę wydruku 1909. Tu z kolei godło Imperium Rosyjskiego. Na skrzydłach są godła, właściwie, herby podbitych państw także i Polski. Banknot ma dużą wartość estetyczną. Ma dużo ornamentów, zwisające elementy roślinne, jest więc czym się zachwycać. Absolutnie sama data jest tutaj w takiej ozdobnej rameczce po drugiej stronie, czyli na rewersie. Znajduje się dokładna treść kwitu. Tak samo jak na poprzedniej stronie jest tam napis, że owy kwit można na złote monety wymienić. W każdej chwili bez ograniczeń. W tym miejscu został powtórzony nominał, 10 rubli. I tutaj w każdym rogu jest yy, liczba 10. Kolor jest y, podobny jak na wersie. Y, Jasno-czerwona rama z zielonym wnętrzem. Treść jest otoczona wysokiej wartości artystycznej ornamentami, nawiązującymi z tego co widzę, do ROKOKO. Mm, niestety yy, ów papierek był przechowywany w stanie złożonym, przez co nie prezentuje się już aż tak ślicznie ale na szczęście się nie rozerwał na dwie części możemy go podziwiać yy, możemy go podziwiać dzisiaj yy, bez obaw, że to się rozleci, ale i tak lepiej to przechowywać. W worku strunowym, co też robię. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Można oglądać moje poprzednie odcinki. Zapraszam do następnego odcinka za tydzień, w którym już moneta będzie.